Opowiedz o tym. Pisałaś, a to nie podpisałaś, że to nagrywasz mnie? Mhm. Nauczyłam się gdzieś bujać na hamaku. Jestem taka zadowolona. Wczoraj nie mogłam się nauczyć bujać, bo byłam w szpitalu. Opowiedz o szpitalu. Kto cię przyjmował? Przyjmował mnie... Bo też będzie jutro. Szaman. I co powiedział? Podkazać brzucha. A potem zrobił... Grypa żołądkowa być. No, więc w Giżysku jest bardzo fajny szpital, bardzo fajny pan doktor. Ty odwoziłeś się do Giżycka, prawda? Tak. Opowiadaj ja teraz. Miałem tam przyjemność. Opowiadaj. Udało mi się zgubić portfel. I co się dalej wydarzyło? Co dalej zdarzyło? Później w nocy pojechałem z Rusą Harcmistrzynią, Izą Łobuską, HR do Giżycka poszukać. Przegrzebać mi tam trochę śmietników, ale niestety nie udało się znaleźć portfela razem z dokumentami. Oczywiście na szczęście była moja karta z ewidencji ZHP. No i oczywiście portfel się znalazł przez sprawnie działającą ewidencję ZHP. I no, jutro jadę odebrać go. Zasadniczo bardzo dobry dzień. I chwała osobie, która zaprojektowała ten system. Zapłaciłeś 6 zł za kartę? Zapłacę. Jak tylko będę miał okazję. Teraz to chyba 10 musisz zapłacić. Tylko ktoś się upomni, to będę płacił od razu. Bo to taka fajna jest ta karta. Tak. Ja bym mu nie wierzyła. Powinien teraz do ciebie się zwrócić i zreklamować tak po prostu. To już mi nagrywam tam.